Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem w Guben, czyli w mieście niemieckim, graniczącym z polskim miastem Gubin. I jestem na festynie Święta Jesieni, Święta Plonów, coś jak dużynki, z tym, że po niemieckiej stronie. Kiedyś tak zwane to było Święto Jabłka, no ale teraz zmieniło nazwę na Święto Jesienne Święto, coś takiego w tłumaczeniu. Słuchajcie, pierwszy raz jestem za granicą i dzisiaj o sprzedaży miodu, ale właśnie nie tak jak ostatnio, a tak jak pokazywałem na filmie, gdzie byłem w firmie Burnat, tylko no, inny poziom, inny level ode mnie, z mojej pasieki, poziom mojej pasieki, i tutaj Wam pokażę, co już zauważyłem, na co się trzeba nastawić sprzedając w Niemczech. Całkiem inaczej są reguły, jak gdyby. Duże słoiki odpadają, małe, czy pyłek, czy pierzga, wszystko o tym Wam zaraz opowiem. Z racji tego, że myślę, że jest to ciekawe, i przy okazji przejdę się tutaj i pokażę Wam, jak wyglądają takie niemieckie festyny. Zapraszam. Okej, od czego by tu zacząć? No, postawiłem namiot jak zwykle, wziąłem ze sobą pszczoły. I teraz zacznę od tego, słuchajcie, jak ja się tutaj znalazłem. Oczywiście znalazłem się na zaproszenie. Ja naprawdę języka niemieckiego kompletnie nie znam. Angielski komunikatywny, ale niemiecki kompletnie nic. No ale że przyjechałem tutaj na zaproszenie Euroregionu, to tym samym jak gdyby nie miałem problemu z załatwieniem tutaj całego tego miejsca, stoiska i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten temat omijam. Jeżeli ktoś by chciał jak to ogarnąć, żeby się gdzieś dostać, no to jest tak, można powiedzieć, że przypadkowo. I słuchajcie, co wziąłem? Wziąłem dokładnie to, co u mnie jest w pasiece dostępne. Czyli pyłek mielony, pyłek wielokwiatowy, pyłek wrzosowy. Miody na moje regionalne, z mojego regionu, czyli głównie akacja, rzepak, lipa, wielokwiat z facelią. Akurat w tym roku miałem taki wymieszany. I to by było na tyle. Okej, to tak z grubsza opowiedziałem. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak już wcześniej wiele razy pokazywałem różne relacje z mojego stoiska, to zawsze miałem taki stół ułożony ze skrzynek, ale było to bardzo kłopotliwe. I cieszę się bardzo. Kiedyś podpatrzyłem taki stół właśnie u kogoś na takich imprezach i powiem Wam, że no idealnie pasuje, zresztą ocencie sami. 1,50 m na chyba 1,20 m, albo 1,50 m na 1,50 m po rozłożeniu. Trzy półki, mieszczę się tu, nawet mam bardzo dużo miejsca. Także super rewelacja. Okay. A teraz przejdę się i pokażę, co tu można zobaczyć na takiej niemieckiej imprezie. Święto Jabłka, i zacznę od tego. Ciekawe można rzeczy tutaj kupić. Zobaczcie, pięknie szczepiona, zdobiona jabłoń. Coś rewelacyjnego, bardzo mi się podoba. Nie wiem, ile kosztuje. Nie ma ceny, to prawdopodobnie to jest tylko ozdoba. Różne krzewy ozdobne. Można porozmawiać ze specjalistą od chorób, prawda, drzew, od szkodników. Są tutaj różne pokazane rzeczy. Ciekawie tutaj jest to wszystko porobione. Zobaczcie, można spróbować różnych odmian jabłoni. Porozmawiać na ten temat. Jeżeli ktoś interesuje się bardzo, no to też może jak gdyby porozmawiać z fachowcem. No właśnie, co to za choroby, jak to rozpoznawać, jakie różnice i tak dalej. Bardzo ciekawa sprawa. Tu jeszcze Wam pokażę ciekawostkę. Tutaj jest pan, który pokazuje, jak szczepić. Jak szczepić drzewa owocowe. Super sprawa. Oczywiście po niemiecku trzeba rozmawiać, ale myślę, że każdy, kto jest pasjonatem, to by się dogadał tutaj. Różne rzeczy rękodzieła. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie odmiany, słuchajcie. Święto Jabłka, tak to się
nazywało to święto. Dziś jest zmienione na święto jesieni, coś takiego w tłumaczeniu, ale tutaj jak gdyby bardzo dużo na temat jabłek. Są też pszczelarze miejscowi. Co do miodu, to Wam zaraz wszystko omówię. Mniej więcej ceny, powiem Wam szczerze, że są takie same, jakie u mnie w regionie są, czyli na przykład taki, ale to zaraz, w sumie to zaraz Wam powiem, sprzęt ogrodniczy. Syropy. Więc można powiedzieć, że podobnie jak w Polsce, z tym, że tutaj mają bardzo dużo też warsztatów. Na przykład jak rozpoznawać ślady, słuchajcie, różnych zwierząt, prawda? Jakie odciski robią, prawda? No to chyba jest wilk, nie? Czy tutaj jest też stoisko o grzybach, czyli można porozmawiać z pachowcem, jakie są grzyby jadalne, co można z nich przyrządzić, zrobić, karty opisowe. Tutaj ciekawą rzeczą jest wyrób oleju lnianego w tradycyjny sposób. Tutaj widzę data 45-46 rok. No i wyroby, prawda? Jest stoisko z wyrobami. 100 ml około 3 euro średnio. 3-4 euro, taka cena. Tak 40 zł za litr. Jest też stanowisko tutaj też pszczelarza miejscowego. Można? Okej. Okay. Też pięknie udekorowane. Podobnie na przyczepie. Jak wcześniej rozmawiałem z tym państwem o produktach z Forst. I mogę powiedzieć, że takie słoiczki, pół kilograma, cena 6 euro, czyli taka sama jak w Polsce, można powiedzieć, ceny są te same. I Niemcy, tak jak tu widzicie, wolą wszystko w mniejszych słoikach. Duże słoiki nie bardzo, natomiast małe słoiki jak najbardziej tutaj schodzą. Okej, słuchajcie, wracając do tematu sprzedaży tutaj na Niemczech, to jak widać już się pakuje po 18:00. Miał być koniec, więc się pakuję, ale muszę jak gdyby dokończyć i przypomniałem się, że właśnie nie nagrałem tego. Takiego typu miody, czyli półkilowe, są jak najbardziej rozchwytywane w Niemczech i głównie po to przychodzą Niemcy. Duże słoiki naprawdę rzadko, bardzo mało zeszło, tych zeszło najwięcej, a nawet pytali, czy nie mam jeszcze mniejszych. Więc jak najbardziej takie rzeczy preferują. Pyłek, oczywiście też pyłek biorą. Natomiast jeżeli chodzi o pierzgę, to powiem szczerze, że kompletnie w Niemczech nie wiedzą, co to jest pierzga. Także pytali tylko. Parę osób wzięło dla spróbowania. Jak widzicie, też ja z niemieckiego leżę, także musiałem się tutaj wspomóc. I tak to wygląda. Więc jak najbardziej chętnie biorą Niemcy od, mimo to, że tutaj jest trzech pszczelarzy, z czego ja jestem jedyny polski pszczelarz, dwóch niemieckich, ale ja nie widziałem różnicy. I do nich chodzili, i do mnie, widać było, że było zainteresowanie takie samo, gdzie ceny były też takie same. Miałem takie same ceny jak tutaj niemieccy pszczelarze, czyli za taki słoik sobie liczyłem 6 euro. I bez problemu 6 euro tutaj taka cena funkcjonuje. Dobra, słuchajcie, to wszystko, taka krótka relacja, myślę, że jak najbardziej ciekawa. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, a ja Was pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy związane z pszczelarstwem. Cześć! Muszę się czymś pochwalić. Idealny stół na takie właśnie festyny. Pokażę Wam, dlaczego jest idealny. Dlatego.